jesteśmy bezpieczni. Aaron Zimmerman, tak już rozmawialiśmy z Marcinem Różalskim. To już było widać podczas samego ważenia. Nie był zachwycony tym, co się wydarzyło między oboma panami. Jak tak sobie z dystansu teraz Errol ocenia tą całą sytuację? Jak odbiera to, że Marcin nie za bardzo miał ochotę stanąć z nim twarzą w twarz? I spoke to Rujal, your opponent, like minutes ago, and he seemed to be not very happy with the result of the weigh-in ceremony of that face-off. He was not a fan of what has happened. What's your approach to that? That's his opinion. I don't care. I do what I want, and in the cage I can also do what I want. Mm-hmm. A fight is a fight, and a stare down is a stare down. I want to feel my opponent. I want to see what his strength is. So this is why I push. If you look in the earlier days, like Rico Verhoeven, the champion, when I go to him, he was scared. He backed off, and he did. I don't want to say he's scared, but he told me in a nice way. And he pushed me a little bit, not push, but he said, hey, go backwards, I don't like that. This, I respect that. And I stand and I look in his eyes, but I can feel the energy and I feel good. I feel comfortable. Same like how you see me yesterday, I'm the same person. I don't change. To jest jego opinia i to jest jego personalny problem. On może robić to, co chce i ja też mogę robić to, co chcę, dlatego właśnie lubię zaznaczyć swoją pozycję, kiedy jest face-off. Oczywiście walka walką, a twarzą w twarz starcie też jest inną rzeczą, natomiast ja mam taki typ temperamentu, osobowości, że lubię zaznaczyć to, że jestem silny, że jestem buńczuczny i również pokazuję to stawając twarzą w twarz ze swoim przeciwnikiem. Troszeczkę mnie odepchnął Marcin, faktycznie widać było, że chce się zdystansować. Ja zrozumiałem ten przekaz i oczywiście bardzo go szanuję, ale ja jestem takim samym człowiekiem, jak byłem wczoraj na Media Dayu, jak jestem dzisiaj, więc tutaj nie ma żadnej złej krwi, ja po prostu zaznaczam teren i zachowuję się naturalnie z całą moją osobowością. And tomorrow I'm gonna be also the whole time in his face. So what he's gonna do then? He cannot run. The cage is closed. Where this is combat sport. That is kickboxing with MMA gloves. Really small gloves. I'm not a guy who's gonna run. I want to walk through you, you know? So if this tear down gives him already this energy, I don't know what's gonna happen tomorrow. Chciałbym także przypomnieć, że to są sporty kontaktowe, sporty walki. Będziemy się bić w formule K1 w małych rękawicach i jutro będzie mnie miał w klatce non-stop przed swoją twarzą i to całkiem blisko, jak będzie skrócony dystans. Więc jeżeli dziś on ma problem z jakąś energią i po prostu martwi się czymś, co się dzisiaj wydarzyło, to ja tak naprawdę nie wiem, co wydarzy się jutro. No na jutro ma się wydarzyć dużo, tak twierdzi Różal, i to już będzie zupełnie inna sytuacja. Ale wracając do tego właśnie, co jutro nas czeka, do tej walki, jakie rolę ocenia w ogóle Różala? Co on wie i jak ta propozycja walki padła, co sobie pomyślał w pierwszej chwili o tej pojedynku? So basically, what were your first thoughts after the fight with him? The offer of to fight Różal and your first thoughts? Yes. 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 So what do you think about Różal? This I thought also yesterday. It's no disrespect. I don't know this guy. I really don't know him. I know two guys that he fight. They called me from, hey, I fought him before, this, that. I said, okay, but my trainer asked me, you want to fight on KSW? This guy, I told him directly, yes. I never watch fights. I never watch my opponents. I have really good trainer, Nicky Hammers. He's the brother of Roman Dekkers. Father of Core Hammers. Before also, when I fought K1, every opponent that I have, I never watched them fight. So I don't care about them. This is my story. This is my fight. This is all about my legacy. What he did or had done, I don't care. It's all about me. Ja mam takie podejście, o którym już mówiłem wczoraj i tłumaczyłem to, że ja nie żyję K1, nie śledzę zawodników, nie śledzę ich karier, nie śledzę ich walk. To, co mnie interesuje, to moje najbliższe otoczenie, moi ludzie, którzy są z mojego sztabu, mój trener Nick Hammers i inni trenerzy, którzy się mną opiekują. To jest to, czym się interesuję. Natomiast jeśli chodzi o Różala i innych oczywiście przeciwników, z którymi tam walczy, czy K1, czy inne formuły, to naprawdę się nimi nie interesuję, nie śledzę. To jest taka moja etyka pracy i po prostu działam z nią i to jest w zgodzie w harmonii z tym, co ja uważam i naprawdę nie potrzebuję tego do szczęścia, żeby w jakiś sposób się czegokolwiek o nich dowiadywać.
jest osobą, jest zawodnikiem bardzo dobrze znanym z K1 i tam rzeczywiście odnosił swoje największe sukcesy. Troszkę tak się stało, że przez tą popularność MMA K1, jak widzimy, stało się trochę uzupełnieniem dla tej dyscypliny, wskakuje na galę MMA. Co na temat sądzi, czy rzeczywiście też ma takie wrażenie? What's your opinion about the popularity of both branches? So K1 seems to be less popular now when you compare it to MMA, and basically now K1 seems to be like something extra on MMA events, like you have it here. And do you think that that popularity of MMA, what's your approach to that? First of all, K1 is still the best organization from kickboxing standing up. If all those things wouldn't happen in Japan, K1 will still be alive. Mm-hmm. All these other organizations, they are the shadow from K1. They are not K1. K1 is Japan. There they had eight-man tournament. It was really big. It was really the best fighters all over the world was gathering there once a year. And these other organizations, they are trying to be like K1, but they will never be the same like K1. This is the only thing. They will always be in the shadow, because there will only be one K1, and that was the K1 that I fight for, Peter Arts, Badahari, all these great legends now. So the other things are just shadows. Ja uważam personalnie, moje zdanie na temat K1 jest takie, że oczywiście K1 jest stylem walki, a wcześniej było organizacją stójkową, tylko to nadmienię. Moja opinia jest taka, że K1 jest na samym szczycie wszystkich stójkowych formów i organizacji, jest najlepsza. Jest K1 i długo, długo, długo nic. Gdyby nie różne rzeczy, które wydarzyły się w Japonii, to dalej królowałoby tam K1. Natomiast wszystko inne jest po prostu cieniem i odnogą, dlatego i ja uważam, że jest duża dysproporcja w tym i bardzo, bardzo cenię K1. Dziękuję bardzo i czekamy na twój występ. To będzie, tak się zapytam tylko na koniec, już jedyny występ, czy można się spodziewać, że to jeszcze wróci, czy masz tam obiecane od KSW kolejne pojedynki? Thank you so much, and we are keeping the fingers crossed for your next performance, but one more is, how much fights do you have on your contract? Will we see you one more time, maybe? I think this depends about tomorrow. All right. Tomorrow, I will give Poland KFC my how do you call it, my business card. All right. They will see what I'm about, and I think after this, they want more. Myślę, że wszystko okaże się jutro, kiedy ja zawalczę i cała przyszłość wtedy będzie nakreślona. Mój występ to będzie tak podarowanie wizytówki biznesowej tutaj włodarzom organizacji i wtedy oni będą wiedzieli, że co chcieli będą ze mną zrobić i domyślam się, że na pewno będą chcieli mnie zatrzymać. Dziękuję bardzo. Thank you. Ja również dziękuję. Thank you so much. High five. Thank you. It's a pleasure as always. Thank you. Safety.pl. Jesteśmy bezpieczni.